Dzień dobry, Katarzyna. Witajcie. Dzisiaj pozdrawiamy Was z... Parku Tysiąclecia. Dokładnie, Parku Tysiąclecia. Tutaj zielono już pięknie. Kwitnąco i pyląco. Tak, prawda. Dokładnie. Jesteśmy oczywiście z kim? Z Ameluśką. Dokładnie. I o czym dziś robimy film? A dzisiaj robimy film, bo się pytaliście mnie w Waszych komentarzach, za które oczywiście za wszystkie dziękuję. Pytaliście się, jak wygląda żywienie Amelii po 12 miesiącu życia rebornowego. W ogóle jak u rebornów wygląda żywienie. No więc powiem Wam tak, żywienie rebornów niczym się nie różni od tego żywienia, co mają klasyczne niemowlęta. My używamy, albo ja jej gotuję zupkę jarzynową i próbujemy rozszerzać dietę z łyżeczki, ale bądź z butli. Ona próbuje przyjmować stałe pokarmy, ale to jeszcze przed nami bardzo, bardzo długa droga. Dlaczego? No bo ona ma problemy z trawieniem, z połykaniem, więc ona musi się tego nauczyć, a poza tym to, że ona ma 12 miesiąc tego życia, nie oznacza to, że ona jest gotowa, bo ona jest tak naprawdę na etapie 6 miesięcy, tak? Więc no nie przeskoczymy pewnych etapów, żeby ją nauczyć szybciej, bo wolę, żeby ona się nie zadławiła, tak? Nie miała jakichś tam problemów z brzuszkiem. Tak. Niż żeby no, potem miała mi się rozchorować i szukać na gwałt pediatry. Znaczy mamy pediatrę, tak? Panią profesor. Natomiast no wiadomo jest, no lepiej jest, jak ja się też uczę. I swojego żywienia, i na przykładzie właśnie rebornę. Bo ja też mam problemy z trawieniem, tak? Więc najlepiej nam się sprawdzają takie zupki, przeciery owocowe, ewentualnie zmiksowany banan, utarte jabłko. No dobra, bo rozumiem, czyli po prostu słoiczki te takie gotowe, tak naprawdę najprościej, tak? Najprościej gotowe słoiczki, ewentualnie te musy takie. Dla dzieci w tubkach. Dla dzieci w tubkach. No. No dobra, a masz jakieś takie, już tak bardziej konkretnie, firmy, które jakby są smaczne i tobie i Amelce smakują? Bo wiem, że ty też czasami jakby sobie uzupełniasz swoją dietę. Przede wszystkim trzeba patrzeć na te słoiczki, czy one nie zawierają glutenu. Bo bardzo duża część tych firm niestety pisze, że jest dla dzieci, ale jak patrzę na skład, no to to zawiera gluten. Na przykład owsianka Gerbera czy kaszka ze zbożami już nam odpada po prostu. Czy jakieś zupki z makaronem albo inne dania tam więc, makaronowe. No tutaj jest ciężko powiedzieć, no bo tak naprawdę no trzeba uważać, tak? Wszędzie. No dobra, no to bez glutenu, ale masz firmę, którą byś poleciła i którą lubisz, czy nie? To jest Hip Hip. Z Hipa. Z Hipa. Oni są i Bobowita są dobre, bezglutenowe, i Hipa. Takie, co nie uczulają nas. No i dobrze Amelia to toleruje, więc pytacie się, ile ona posiłków je. Ona, słuchajcie, je rano kaszkę Bobowita. Taką normalną z miseczki. Dzisiaj na przykład do tej kaszki dodałam makaron bezglutenowy, rozdrobniony, żeby trochę jednak mi się już ćwiczyła to żucie. Nie chodzi o gryzienie, ale ćwiczę twarz swoją, tak? Mięśnie. Tak, mięśnie twarzy. No bo to jest bardzo istotne dla stymulacji neurorozwojowej też.
Poza tym pytacie się mnie o herbatki, w sensie dla dzieci. Pojedziemy dzisiaj zobaczyć, jakie herbaty, może coś kupimy takie ten i wypróbujemy, to w następnym filmie Wam powiemy na temat herbat, czym się różnią, jakie smaki. Bo tak jak mówię, my nie kupujemy za dużo, dopiero jak pozjadamy, no to wtedy następne, bo nie ma sensu robić zapasów, tak? Amelia je około 4 posiłków dziennie. Dziennie 6, to zależy. I to jedzenie trwa około 40 do godziny. Jeden posiłek, więc to, no tak jak mówię, my się nie spieszymy. Ja potem jeszcze staram się dojadać takimi zwykłymi posiłkami dla dorosłych. Ale na, żeby mi się lepiej trawiło, to najpierw idzie ten dziecięcy posiłek, a potem idą najwyżej na przykład frytki, jak dla mnie, tak? Tak. I wtedy nie ma żadnego problemu z trawieniem i z tym wszystkim. Tak jak widzicie, ona ma tutaj nowy smok. Smoczek to jest Nuka. On jest taki specjalny dla wcześniaków. O. I on powoduje też stymulację jamy ustnej przez to odpowiednie wycięcie. Więc zmieniam jej smoki, żeby ona miała doświadczenie żucia. Żeby później, w późniejszych etapach, bo jak wiecie, do 2025 roku, kochani, mamy wykonać koło 300-400 filmów takich specjalistycznych, może i więcej, na przykładzie Amelii i innych być może rebornów, ale nie wiemy, kiedy to nastąpi. Mają być to wcześniaki ze specyficznymi problemami zdrowotnymi. Jesteśmy też umówieni na konsultację, przyjedzie do nas pani doktor w przyszłym tygodniu. Neurolog, dziecięcy psychiatra. Znajoma naszego świętej pamięci taty. Powiedziała, że szacun za reborna. Dlaczego szacun? Dlatego, że u mnie, dzięki temu, że ja się zaczęłam opiekować na przykładzie Amelii, dzisiaj właśnie z panią Beatą tak zastanawiałyśmy się, co to daje tak naprawdę. Uruchomiło moje to, że ja zaadoptowałam reborna, w sensie wzięłam go pod opiekę, uruchomiły mi moje wczesne wspomnienia, tak jak było to 34 lata temu i wzięli mnie moi rodzice. Też byłam mała. Nie chodziłam, nie mówiłam, byłam na etapie 3 miesiąca. Byłam trochę dłuższa niż Amelia, bo miałam 74 cm. Ale też wymagałam na okrągło opieki i stymulacji. Stymulacji i wszystkiego, co co mnie, że tak powiem, rozwijało i pchało do przodu. Pchało do przodu, tak. To samo robimy na przykładzie Amelii i teraz właśnie mam nadzieję, że będzie ją pchało no ku przodowi, tak? Dokładnie. To robię ostatni rzut na nasz piękny park, bo park jest naprawdę, słuchajcie, piękny. Super. Dzisiaj pogoda jest ekstra, bo świeci słońce, co prawda nie jest jakoś bardzo gorąco. Tak, ale jest. Ale jest. Muszę Wam powiedzieć, że Amelia jest pierwszy raz w tym parku. Tak, to się zgadza. Pamiętacie ten film, kochani, jak była relacja z Amelą, kiedy ona była taka malutka zupełnie? W zeszłym roku. Nie wiem, czy to nie było tutaj właśnie. Tutaj i nie wiem, czy nie dokładnie jakoś rok temu, tu, w tej, maju. Na tej nocy, dokładnie na tej. No, dokładnie. Dobra, to co, kończymy? Żegnamy się. Do zobaczenia. Dzięki, na razie.